Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken, a w dzisiejszym odcinku z Euro Truck Simulator 2 robimy drugie podejście do tej trasy śmierci, którą oczywiście odbędziemy z Duisburga do Calais. Tutaj dzięki dla widza, że powiedział mi się, że to Calais, Calais się właśnie dokładnie czyta. W sumie mogłem sprawdzić w tłumaczu Google, też by mi to wytłumaczył, ale dzięki dla widza, także lecimy. Oczywiście nie mamy stricte, słuchajcie, takiej... stricte nie mamy takiej trasy, a więc będziemy musieli zrobić trasę, ale tu jest polagowane. Ja, słuchajcie, totalnie na luzie do tego podchodzę, tak jak w pierwszym odcinku z tej trasy, a mojej trzeciej trasie z tego się dosyć stresowałem, tak teraz podchodzę do tego na kompletnym luzie. Drodzy widzowie, mam inne zlecenie, ono jest gdzieś do Amsterdamu, ale ja sobie wiadomo, że GPS-ka ustawię i pojedziemy gdzieś indziej. O, już widzę, zaczyna się dziać. W prawo. Zjedź w prawo. A, to tu. Dobra. Już się zaczyna dziać. Także wezmę sobie po prostu zlecenie, ustawię sobie GPS-a na tą trasę. To zlecenie jest jakieś tanie, więc najwyżej je... Zjedź pierwszym zjazdem. Najwyżej je, słuchajcie, anuluję, nic się nie stanie. Jadę sobie totalnie na luzie tą trasę. A następnie skręć w lewo. Oj, tylko że jedziemy w nocy, żeby było trudniej, znaczy żeby było trudniej. Taki czas mi się po prostu ustawił. Więc będziemy mieli trudniejszą akcję, będziemy jechali po prostu w nocy. Tylko widzę, że jest to tutaj strasznie polagowane. Tutaj w tym miejscu też ludzie chyba mają słabe FPS-y. Niby tam jest jakiś dodatek na te FPS-y. Przygotuj się. Gościu, chociaż spojrzał, a nie. Ten, co ma za długą naczepę. Skręć w prawo. Już dłuższej naczepy nie miał? Kurde, ale powiem wam, że jedyne, co mi tu w tej chwili, jakby absolutnie, mówię, na luzie do tego podchodzę, ale te FPS-y, które tu są, wy pewnie widzicie, jak to szarpie, to ja już czuję, jak to szarpie. No to jest naprawdę troszkę trudne, nie? Te FPS-y są troszkę trudne. Skręć w lewo. Dla mnie. Dobra, tutaj się trochę wyluźnię. No jak jest dużo graczy w jednym miejscu, to... Jak jest dużo graczy w jednym miejscu, to jest polagowane. Zobaczymy, możecie obstawiać, czy tym razem mi się uda tą trasę, a jeżeli nie, no to najwyżej będziemy mieli, wiecie, jakieś... pewnie i fajne shoty, tak jak zawsze. Więc będzie jakiś temat na ciekawy odcinek, a zresztą szykuję zbiór takich różnych rzeczy dla was w postaci odcinka, także będzie to też. Wyruszamy z tego samego miejsca, co ostatnio jechaliśmy. Tylko mówię, GPS-a sobie ustawię po swojemu, jakby to zlecenie, wiecie, nie chciałem jechać na pusto. Też nie chcę jechać ze swoją naczepą, bo by to mnie duże koszta. Jeszcze taki nie jestem, wiecie, rozrzutny, żeby naczepę mi zniszczyli do zera. W sumie na 100%, więc... Więc na razie jadę sobie ostrożnie. Dobra. To była miła przejażdżka. Dobra, collision zone jest wyłączone. Bierzemy zlecenie, tak jak mówiłem, oj, użyj naczepy? Nie, to czekajcie, teraz źle kliknąłem, przecież ja nie mam naczepy. Tutaj, zarabiaj. Tak, to było to zlecenie, bo jak widzicie, no innego zlecenia nie mamy, także wezmę zlecenie po prostu do Amsterdamu, ono jest tam za 50 tysięcy, to je... Niby mam naczepę, a nie mam naczepy. Więc jak to jest? Jak to jest, że mam naczepę, a nie mam naczepy? Ja nie widzę, żebym tu miał naczepę na sobie jakąś. Twoja naczepa jest w strefie rozładunku, to chyba tam dalej gdzieś. Dobra, tam stoi, mamy ją. Na szczęście, słuchajcie, nagrywam to tak w środku dnia. I... Oj, ups. Nagrywam to, słuchajcie, w środku dnia i...
jest szansa, że nie ma dużo graczy, aczkolwiek jest 3,5 tysiąca osób na serwerze, także no nic nie zrobimy. O, kolega ma tu, widzę, podobne Volvo do mojego. To białe. Moje ładniejsze, bo polskie. Dobra. Jedź bezpiecznie. Okej, to teraz mapę sobie musimy ustawić, widzowie. Zobaczcie, bo tu mamy na Amsterdam, a ja chcę po prostu, wiadomo, lecieć sobie tą trasą tu, a później się zobaczy. Tu sobie gdzieś ustawimy do Calais, na przykład tutaj. Calois. Okej, także myślę, że no wiadomo, więcej nam kilometrów pokazuje, ale to nie będziemy się teraz tym tutaj przejmowali. Czyli nam pokaże trasę tu. No ale tu byśmy stąd mogli wyjechać. Czekajcie, czemu on nas tędy nie poprowadzi? Aha, bo tu nie ma wyjazdu na tą autostradę. Dobra. To trzymajcie kciuki, bo jestem ciekaw, co tu... Mam nadzieję, że się nic dzisiaj nie wydarzy. Mam o tyle trudniej, że jadę w nocy. Chociaż w nocy może być nawet, wiecie... Też może być fajnie. Nikt nie powiedział, że nie musi być fajnie w nocy. Jeszcze, słuchajcie... nie jestem na tyle odważny. Skręca go stek, czy nie skręca? Jeszcze nie jestem na tyle odważny, aby jechać z jakąś ogromną naczepą, nie? Taką podwójną, tutaj w sensie, bo często takie kursy ostatnio sobie robię gdzieś tam poza odcinkiem. Ale absolutnie, słuchajcie, nie czuję się na tyle odważny, żeby robić to tutaj, nie? Bo to jest tutaj, wiecie, tam na tej trasie jest takie czasami taki młyn. Także z dobrym nastawieniem, moi drodzy, do tego podchodzę, kompletnie na razie nie komentując. Z uśmiechem na ustach. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ale zahamowaliśmy ładnie. Ale no właśnie, tu szacun, że zobaczcie, kolega jedzie z taką naczepą, nie? Także tu szacun dla niego. Że tutaj się pcha w takie, wiecie, w taką paszczę lwa, bym powiedział, nie? Z taką naczepą, bo to jest już paszcza lwa. I w mrowisko, także... Ja sobie chętnie za kimś pojadę, może za nim właśnie sobie pojadę. Ja tak lubię się do kogoś, wiecie, doczepić. My będziemy w lewo jechali, więc chyba i tak musimy lewym pasem. Zobaczymy, co to będzie, widzowie. Lecimy w zielone światło. My mamy jechać prosto. Dobra, zobaczymy. Jestem naprawdę, słuchajcie, zaciekawiony tym wszystkim. Kolega nam robi dyskotekę tymi światełkami, także... Trzymaj się lewej strony. Myślę, że całkiem fajnie. Jedziemy sobie za nim tylko. Będziemy skręcać. Tutaj ostatnio jakaś akcja była, więc już wolę, wiecie, na prawy pas dla bezpieczeństwa się... Dziwnie, naprawdę w nocy powiem wam, że czuję, że może być trudna jazda. No ale ja lubię sobie poprzeczkę podnosić. Trochę, czemu by nie, widzowie, prawda? Chociaż ostatnio nam się nie udało dojechać. A dlaczego, to widzicie, jest odcinek na kanale. Ten już tam jak poleciał. Patrzcie, co tu się stanęło. O kurde. O kurde, nie wiem, co on zrobił. Nie wiem, co on zrobił. Dobra, jedziemy. Ja pierdzielę, jak poleciał w kosmos, może o bandę zahaczył? Ciężko powiedzieć. Idziemy na prawy pas. Zobaczymy. Prędkości to na szczęście akurat, chociaż to jest i tak kawałek taki spokojny, później się zaczyna Saigon. Też po ciemku słabo widać, powiem wam szczerze. Bardzo słabo widać, także wolę sobie za kimś jechać. Gdzie jest ten
kolega tak ładnie mrugał. O, już się coś dzieje znowuż. Ej, naprawdę tutaj widoczność z hamowaniem będzie gorsza niż w dzień. O Jezusie, co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Co oni zrobili, chłopy? Małe boom. Nawet ciężko powiedzieć, co tu się stanęło, słuchajcie. Nieźle. No, troszkę też jest lagów i to też tak czasami, wiecie, laguje, no ale mówię, jak jest tak dużo ludzi na serwerze, to jakoś mnie to nie dziwi, nie? Że mogą być lagi. Trzymaj się lewej strony. Oni jadą lewą, no to ja też muszę na lewy. W sensie, że jadę w lewo. Mam nadzieję, że mi dobrze prowadzi GPS, bo jakby tak nie do końca, wiecie, nie sprawdzałem, ale chyba tędy jechaliśmy ostatnio. Pamiętam. No ciężka sprawa, pierwsza. No dobra, no ale niedługo się zacznie jasno robić. 2 godziny jakoś. Powoli sobie przejedziemy i... Już będzie git... Oj, coś tu się dzieje? Nie. Dobra, bo gość tu stanął, już zgłupiałem. Ciemno mam, to nic nie widzę, widzowie. Naprawdę nic nie widać. Się troszkę boję, czy mi się uda wyhamować. Dobra, tam stoją, bo ktoś awaryjkami. To awaryjki w nocy mi dużo pomagają akurat. Bo powiem wam szczerze, że naprawdę słabo widzę, nie? Tej nocy. Przy takim ruchu oczywiście, bo normalnie, wiecie, jak sobie normalnie w Eurotracku jeżdżę, czasem w nocy jeżdżę. To, że na odcinkach wam czas przesuwam i pokazuję, że śpimy, no to też robię głównie po to, żeby, wiecie, żebyście mieli fajne widoki. W nocy staram się nie jeździć. Ale jeśli chodzi jednak o taki ruch, jak wiecie, są osoby, które mogą coś odwalać, no to... Zaczął się korek pierwszy, dobra, muszę się do kogoś doczepić, żeby nie było tej sytuacji, słuchajcie, tej sytuacji, co była ostatnia, że mnie gościu naczepą zmiódł. Chciałem tu aż jechać, wiecie, ze swoją naczepą, totalnie ze swoją, jakąś fajnie zrobioną, ale stwierdziłem, no nie tym razem, nawet jak na pusto miałbym, wiecie, taki przebieg zrobić, żeby tylko tą trasą się przejechać. Stwierdziłem, że nie będziemy, widzowie, tak robili, bo po prostu mnie uszkodzą jak nic. Ja naprawdę jestem ciekaw, czy mi się uda tu dojechać do celu, nie? A tu jest chyba ten przejazd kolejowy, dobra. Dobra, tu jest ten przejazd kolejowy, to wiemy, czemu jest korek, okej. Okay. Akurat normalne. Też się, ja wiecie, też się troszeczkę jakby z tą mapą... Muszę oswoić, ja tutaj tak naprawdę w no, tym MP Tracker z drugi raz jadę, tam kilka razy może tą trasą przejeżdżałem, ale to też tak, wiecie, jak się robi dużo tras, to się aż tak nie pamięta. W ogóle moje Volvo ma już 43 tysiące przebiegu, bo poza odcinkiem 2 albo 3 kursy jakieś takie no troszkę dłuższe zrobiłem. Jak na mnie dłuższe. Wiecie, że jakichś takich długich kursów to specjalnie nie lubię, nie przepadam. Zrobiłem sobie parę dłuższych. To by było wszystko fajnie, gdyby to też tak, wiecie, nie lagowało. I dlatego ja też bardzo zachowawczo jadę, bo laguję, nie? FPS-y są, nie wiem, ile ich tu jest. Ale za dużo ich nie ma. Ile ludzi. W końcu chyba nie był przejazd kolejowy, bo przecież nie przejeżdżaliśmy. Ja nie wiem, jakoś tak się skupiam na drodze, to... O, fajnie, gościu za mną jedzie i mi świeci. Ja nie lubię mieć ciemno w kabinie, a niestety tutaj chyba jeszcze kompatybilnego moda nie znalazłem, który by działał na tą wersję 1.4.9, tam chyba 2,
bo mam najnowszą wersję i no nie ma takiego moda z tymi światełkami w kabinie. Wcześniej miałem fajnego moda, no teraz niestety nie działa. Tam ktoś ostro grzeje, bez świateł gościu wyprzedza. Lewym leci. No dobra, jak na zakręcie nie wyprzedza, to niech sobie wyprzedza. Widzi może na mapie, no ale już tak widzi, że właśnie by wjechał w auto z naprzeciwka. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Turn handlight? No przecież mam światła włączone. O co ci chodzi? Ja pierdziele, co tu się stanęło właśnie? Wszyscy się sobie w dupę powjeżdżali. Wiecie, wszyscy sobie w dupę powjeżdżali. Więc tu chyba nikt teraz do nikogo pretensji, widzowie, nie ma. Nikt tu chyba nie ma do nikogo pretensji, bo każdy każdemu wjechał tyłek. No. Dobra, jedziemy. Czy tamtemu wjechałem akurat, wiecie, on tam wiezie jakiś... Miał jakiś ładunek w postaci chyba jakiś, tak jak my wczoraj te drewno wieźliśmy, więc akurat wiecie, Gostka aż tak nie uszkodziłem, to bardziej... O, tu jest chyba przejazd? Nie, jest ta stacja benzynowa, zresztą nie wiem czemu oni tak stoją. Co tu się dzieje? Tamten jak lata, co tu się dzieje, widzowie? Normalnie, wiecie co, normalnie dzicz. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie wiem, co ten gościu tu zrobił. Wywalił się? To tak szybko wjeżdżał w zakręt, czy co? Żebym o niego teraz nie zahaczył. Nie wiem, co Gostek zrobił, ale... Musiał chyba za szybko jechać. Tu naprawdę nie da się bez żadnego walnięcia w coś przejechać. No niestety... Niestety, widzowie, raz walnąłem, przydzwoniłem w gościa, nie wyhamowałem, mój błąd. No ale to nie tylko ja, no bo akurat wszyscy się na siebie. Trzeba faktycznie na tą mapę patrzeć, powiem wam szczerze. Jeśli chodzi o te kropeczki na GPS-ie, dlatego ten hub jest mi pomocny, bo on często ułatwia, jak jest duże skupisko. Pokazuje, że coś się dzieje. Jeszcze mamy trudniejszą sytuację, bo jest noc. O, już tutaj też się coś dzieje. W ogóle to już nie wiem, co tu się dzieje. I Saigon totalny tu się dzieje. Nie wiem, co oni robią. Nie wiem, co oni tu robią, widzowie. Ale ja nie będę, wiecie, teraz no tu na nie mam jak wyprzedzić, no bo co ja tu zrobię? Tego oni jakieś, nie wiem, przepychanki robią jeden z drugim. Się kurde trykają, to dzieci jakieś chyba. Nie wiem, co oni tu robią, serio. Co to ma na celu, to ja nie wiem. Poprzytulali. Nie wiem, co to miało na celu, widzowie. Muszę uważać na tego gościa przede mną. Jest szansa, słuchajcie, że przejedziemy tą trasę do końca, ale teraz nie wiemy, ile nam zostało, wiecie, na GPS-ie. Do końca, czemu on mi mruga, co jadę na długich? Nie. Nie, no nie jadę na długich przecież. Słuchajcie, nie wiemy, ile mamy do celu, dlatego że mówię, mamy trasę stricte do Amsterdamu, więc będziemy tam do tego Calais lecieli. Może zawrócimy, zobaczymy, jak to też czasowo wszystko będzie wyglądało. Ale raczej chciałbym do Calais dojechać i tak odcinek zakończyć, bo ostatni też był mega długi odcinek. Także... Oj! Gościu! Także chciałbym do Calais, ewentualnie ten kawałek, jak nam troszkę czasu zostanie, to ten kawałek sobie tu przejedziemy z powrotem i... I wiecie... Oj, ostry zakręt. Ten
kawałek najwyżej sobie, jak nam czasu zostanie, po prostu przejadę i podjedziemy do... Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, tą drogę pamiętam. To był ten skręt w prawo. Tam wyjścia za dużego nie mamy. Skręć w prawo. Jery, ten gdzie tu stanął. Także zobaczymy w ogóle, widzowie, ile mamy czasu, nie? Jak nam to czasowo wyjdzie, ale na pewno jest tu mniej ludzi, mniejszy Saigon niż był w poprzednim nagraniu. No bo tam to cały czas prawie stałem, tu jednak jadę, więc nie wiem czemu wczoraj takiego może pecha akurat miałem. Najchętniej bym puścił tego gościa, co jedzie za mną, żeby mnie wyprzedził i mi, wiecie, bym miał łatwiej z drogą. O, ten tutaj coś wywinął. Ostrożnie. Wjechał na barierki? No to się trzeba postarać, żeby na barierki wjechać przecież. Gdyby nie ta noc, no jedź, Gostek, jedź, jedź. Uprzedzaj. Mi by było łatwiej za kimś jechać, jak mam być cztery. Widzicie, wziąłem sobie wyzwanie. Jazda w nocy, kurczę. Nocna jazda przez Calais. Kele, przepraszam, widzicie? Dobra, jedź, Gostek, jedź, wyprzedzaj. No i elegancko. Trzymaj się lewej strony. Dobra, tędy też jeszcze wczoraj jechaliśmy. Pamiętam, że tędy jeszcze zdążyłem przejechać. Tutaj, słuchajcie, ja jak wchodzę w ogóle na to, na tą trasę, to żeby czasem nie musieć jechać po paliwo, wiecie, w takie skupisko, niestety... jakieś kłopotliwe, to no to zdecydowanie, wiecie, wolę jechać z pełnym bakiem paliwa, nie? Już być przygotowanym. Dobra, jedzie jakiś Gostek, pojadę sobie za nim. Oj, ten tam znowu coś odwalił, chyba tą osobówką. Nie, na szczęście nie. To się zaczyna chyba ten moment, gdzie zawsze korki jakieś są mega. Także teraz się zacznie. Zobaczymy jeszcze na tym przejeździe kolejowym. Moim celem jest na pewno całą tą trasę przejechać. Wczoraj się niestety nie udało. Oby dziś się udało. Ewentualnie, jak mówię, zrobimy zawrotkę i się jeszcze raz tędy przejedziemy. Paliwa mi starczy, ale to wszystko zależy od czasu. Zauważyłem, drodzy widzowie, że wy bardzo lubicie moje jakieś tam dłuższe odcinki, więc mi bardzo miło. Swoją drogą będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, drogi widzu, przyda się. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to właśnie to zrobisz i zasubskrybujesz, żeby być na bieżąco z odcinkami, które staram się codziennie wrzucać. Czasami dwa odcinki dziennie wlatują. Oprócz Eurotracka, poradników z Eurotracka czy gameplayu z Eurotracka, to wlatują również jakieś Fishing Planet. Możliwe, że znowu będzie seria City Skylines 2, jakbyście chcieli. Bo nie udało mi się poprzedniej serii nawet zrobić to ze względu na komputer. No niestety z Cities było źle, tutaj wiecie, zoptymalizowane i niestety... Nie udało mi się, ale już mam nowy sprzęt, także jestem w stanie do Cities, myślę, że już śmiało zrobić. No to co, przejechaliśmy tą trasę całą? Jeszcze chyba nie. Ja bym do tego Kele po prostu podjechał, tam bym gdzieś zawrotkę zrobił i ile się da do Amsterdamu, tędy jechał. Szkoda, że GPS dokładnej trasy w tym momencie mi nie pokazuje, dlatego że mam, mówię... Ja tego zlecenia od razu wam mówię, widzowie, że jakby tego zlecenia ja no nie wykonam, ja je sobie anuluję, bo tu chodziło tylko o przejazd przez tą trasę, nie? Co oni tu robią? Trzymaj się lewej strony. Dobrze. Chciałem właśnie wziąć takie trzy wózki widłowe, taką większą trochę.
większą trochę naczepę, ale to myślę, że na następny raz taki kurs wezmę właśnie bardziej szeroki, bardziej ciężki, bardziej trudny. Pewnie zrobię coś takiego. No właśnie, po co niektórzy... Gutek pisze bardzo sensownie, pozdrawiamy, to chyba Polak. Jaki jest sens trąbić, jeżeli to nie ma sensu? Dokładnie, kolego, zgadzam się i o tym samym cały czas mówię. Jaki jest sens bez powodu trąbić? To nic nie da, to nic nie zmieni. Ale to tak jest chyba, jak się dzieci, słuchajcie, dorwą do Eurotraka i muszą trąbić. A czemu oni tam stoją w ogóle? Ktoś chyba drogę blokuje w ogóle. Nie wiem, co oni tam robią. Widzowie, moi drodzy, co tam się dzieje? Czemu oni drogę blokują? No ten, co tutaj poleciał. No to mamy... Ja pierdzielę. Mamy zablokowaną drogę, nieźle. Przecież nie wyjedzie, nie ma opcji, żeby wyjechał. Jak już tam się wbił, to już nie wyjedzie. Niby jakim cudem miałby to zrobić. Tylko do serwisu jest opcja, drogi kolego. Tylko do serwisu. Panie Dubara. Jedź pan do... O nie, wyjechał. Patrzcie, widzowie, jaki wytrwały chłop wyjechał. Pokombinował i wyjechał elegancko. Aż bym się nie spodziewał. Co nie zmienia faktu, że i tak jest korek przed nami, więc wiecie, to trąbienie nic nie da. Kawałek na gostka. Ten tu cofa. No i zaczął się Saigon. Po co ten gostek cofa? Co on robi przecież? Ja nie rozumiem, nie? On odwala. Jeszcze cofnął jakoś w miarę sensownie, ale... Tam nas... Ten znowu tą... To jest jakiś troll chyba, wiecie? Ten z tą... Coś mi się wydaje, że ten z tą... Wywrotką jest jakimś trolem, bo znowu się na czymś powiesił. I stoi na środku drogi, żeby blokować ruch, to myślę, że gościu do bana. Ewidentnie gościu do bana. Zobaczcie, co robi tą nawrotką. On specjalnie tak robi, nie? Też tam też nie wiem, czy... Nie, no nie ma nic z lewej strony powodu. Zobaczcie, wyprzedza. Także zaraz gostek bana dostanie. A to dziecko jakieś pewnie. Wiecie. Ja uważam nadal, że żeby tutaj jakiegoś bana dostać, to trzeba naprawdę odwalać i się trzeba mocno postarać. Może to się zdarzyć pewnie przypadkowo, ale... Ale tu naprawdę ktoś musi manianę niezłą odwalać, żeby bana dostać. No i po co ty trąbisz, chłopie? Co to zmieni? Tu jest chyba ten przejazd kolejowy, bo ten korek tak się wolno posuwa, to... Ja muszę się, słuchajcie, doczepić do tego gościa, żeby mi się dzisiaj znowu jakiś Achmed, czy jaki tam wczoraj ten był. Widzieliście, że jakiś gościu mi się wczoraj wtrynił? Nie ma dzisiaj wpuszczania nikogo. Nie ma dzisiaj, słuchajcie, nikogo wpuszczania. Jest spora szansa, że dojedziemy w kawałku do całości, do końca. Ale też takie odcinki będę gdzieś nagrywał, ale to już będziecie bardziej mieli... Oj, tego, ale laguję, muszę na niego uważać. Będziecie mieli bardziej, wiecie, takie odcinki na zasadzie jakiejś kompilacji śmiesznych momentów, czy jakichś totalnych idiotów tutaj z tej trasy. Także bardziej na tej zasadzie tam zrobię odcinki. Co oni tam robią? Tamci się wkomponowali w barierki chyba. Widzę, że strasznie tutaj wszyscy są niecierpliwi, a to naprawdę nic nie zmieni. Jak będziemy szybko ruszać, jak za chwilę i tak masz już korek i oni stoją. Trąbienie tym bardziej nic. Nic nie da. Co, nie wiem, po co oni trąbią. Co tam się dzieje? Tam jest jakiś Saigon, bo gościu zawraca. No nie wierzę w to, widzowie, że gostek zawraca tu. Ja w to nie wierzę, nie?
Z naczepą tu zawraca, nie? A, bo oni jeszcze cofają teraz, kurde. Zablokowana droga. Chyba z tego zrobimy, widzowie, miniaturkę. Tego chyba, słuchajcie, zrobimy miniaturkę, nie? O, piękna miniaturka będzie. Zablokowanej drogi. Ja tu sobie po prostu, słuchajcie, grzecznie będę stać, no bo co ja... Wiecie, co ja więcej mogę, nie? Chyba moderator jakiś przyjechał osobówką. Przecież nie zawróci, no to jest oczywiste, że z taką naczepą nie zawróci na takiej drodze. Przecież to... jest oczywiste, moi drodzy, że koleś tu nie zawróci. Co on myślał, że on tu zawróci? Chwilę gościu zablokował, o, i dostał bana. No i chyba dobrze, moi drodzy, bo to troszeczkę, wiecie, to troszeczkę już takie przegięcie, to trwało za długo i przecież oczywiste, że tutaj to nie jest droga do zawracania, no gdzie? To jest oczywiste, więc... Dobra, jedziemy. Teraz to jest niezły sznur samochodów, także pewnie będziemy długo czekali na przejeździe kolejowym. Jaki korek. No wiecie, 3000 graczy, jestem ciekaw, ile na przykład tą trasę osób może przebywać, ale znowu widać, zobaczcie, dużo graczy w jednym miejscu i zobaczcie, jakie są lagi, nie? Ja to naprawdę czuję każdym ruszeniem kierownicy, jak to takie te FPS-y są po prostu, no... Ciężko jest określić, jakie to są FPS-y, nie? Mi się już rozjaśnia, czwarta nad ranem, także na szczęście będę miał jasno. Zobaczymy, ile jeszcze mi trasy zostało. I to zobaczymy później. Czy będę tędy wracał, czy niekoniecznie. Albo sobie może poza odcinkiem wrócę, zobaczymy. Albo i nagram to też, żeby mieć jakiegoś, wiecie, kota z tego fajnego, bo na pewno coś tu się jeszcze odwali. Myślę, że jak ja tutaj za każdym razem tą trasą będę jechał, nawet poza odcinkiem, to będę nagrywał, żeby właśnie takie funny moments wam później pokazać, nie? Ten na zakręcie wyprzedza, no tak trochę słabo, nie? Ale dobra, nic nie jechało z naprzeciwka. Nie wiem, czy chciałbym tą trasę, słuchajcie, przemierzać osobówką, bo tutaj też osobówkę można kupić, takie Audi tam za 60 tysięcy tu kupisz. Jest dostępne, wiecie, w serwisie samochodów nowych, natomiast nie wiem, czy bym chciał. Nie wiem, czy bym chciał tutaj tą trasę. Znaczy, drogi widzu, możesz napisać, bo ja dla widza robię, przecież większość rzeczy też jest często odpowiedzią na wasze komentarze. Jeżeli byście chcieli, żebym taką trasę kiedyś, nie wiem, osobówką przejechał, czy autobusem, chociaż nie wiem, autobus to nie widzę różnicy, autobus, ciężarówka, to dajcie znać. Bo zawsze wasze komentarze biorę pod uwagę. Zresztą fajną społeczność tworzymy. Mówię, dziękuję jeszcze raz koledze, który powiedział mi, że się to czyta KL, a nie Kalejs. Także dzięki. Będę starał się tak wypowiadać, się nie zapominać. Także zawsze widzicie, fajnie coś dodajecie do tych odcinków. Swoją drogą, jeden z widzów pod ostatnim odcinkiem napisał komentarz, ale to już zobaczycie w odcinku z naczepami, z moją firmą. Bo
był komentarz, żebym może spróbował sobie chłodnie kupić taką podwójną, że są fajne zlecenia. No zobaczymy, drogi widzu, zobaczymy. Ale to już nie jest temat na ten odcinek. Dobra, mamy przejazd kolejowy długo oczekiwany, chociaż ten, powiem wam szczerze, że ten przejazd akurat tym razem nie jest tak zakorkowany jak ostatnio. Teraz to idzie o wiele sprawniej, ale to chyba myślę, że wynika z tego, że po prostu no tam był wcześniej korek, bo gościu zakorkował, nie? Bo zawracał, ale generalnie jest, myślę, że generalnie jest spoko. O, może taką miniaturkę sobie zrobimy? Zobaczymy. Wolałbym za jasna, a nie za ciemna, wiecie. Już ktoś blokuje, czy co? Nie, tak wolno ruszają po prostu. Raz, słuchajcie, się na tym szlabanie powiesiłem. Ja te szlabany to was mogę ostrzec, jak one się zaczynają zamykać, to hamuj. Hamuj póki możesz, bo mi to ostatnio ciężarówkę wywalił, ale dobra. Znaczy nie tu na szczęście, tylko ogólnie w Eurotrucku, nie? Dobra, ale ostatnio też przejazd przejechałem i gdzieś za przejazdem się troszkę kopałem. Przypuszczam, że ten gościu, któremu ta naczepa poleciała, co we mnie wjechał, to właśnie może ma starszą wersję Eurotrucka i ma Wintermoda. I może po prostu wpadł poślizg, nie? Jakby, no nie mam pretensji o to, no wiecie, no to akurat nie zrobił on tego specjalnie, bo widać, że tam coś go wyrzuciło. Bo co innego, jakby, nie wiem, na czołówkę leciał specjalnie i mnie walnął, a po prostu mu naczepa się zawinęła. Wiecie, ja nie należę do takich ludzi, którzy jakby czepiali o wszystko, nie? Duży margines zrozumienia do człowieka. Tędy na pewno jeszcze ostatnio przejechałem i gdzieś za tym zakrętem mnie spotkało przeznaczenie. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Chyba tam ten zakręt mi się chyba udało zrobić i właśnie za tym zakrętem gość we mnie wleciał. Tak chyba było, więc no, to było tutaj. Zaraz za tym zakrętem, tak. Tu był ten płot. I tutaj skończyłem swoją jazdę, bo już skończyłem, w sensie nie dokończyłem jazdy, dlatego że do serwisu musiałem się odholować. Przez co byłem chyba 180 km w plecy, stąd było jeszcze 80 km do celu w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, także no, tej trasy już nie przebyłem, także teraz już muszę jechać ostrożnie, bo przecieram nowy szlak, którym jeszcze nie jechałem. Teraz bliżej Kele. Ale myślę, że ten odcinek i tak troszkę będzie trwał, więc nie ma sensu wam pokazywać drogi powrotnej. Ja po prostu to zlecenie faktycznie sobie anuluję. Natomiast co wam powiem, to jak sami widzicie, po długości tego odcinka, nie? Przecież ja nie należę do osób, które by się jakoś blokły. Sami nieraz pisaliście, że te prędkości przekraczałem. Bardziej może ostrożny w zakrętach czy coś, ale znaczy tutaj, tak? No bo wiadomo, żeby w kogoś nie wjechać, natomiast sami widzicie, że zajmuje to tak krótki dystans, w zasadzie około 400 km. To chyba jest około 400 km całej trasy, ale ten dystans zajmuje no dosyć sporo, nie? Pewnie normalnie w Eurotrucku przez godzinę czasu realnego bym zrobił no spokojnie trasę około 1000 km. Myślę, że spokojnie widzowie około 1000 km trasę walnął, także dobra, jedziemy sobie za gościem, jeżeli czegoś nie odwali. Aż tak się mi nie spieszy, wiecie, żeby tu kogoś wyprzedzać, coś tam. Takich emocji nie szukamy, bana też nie szukamy, widzowie. My bardziej tutaj szukamy jakichś dymów, które się dzieją na drodze, które oczywiście chcemy. Record video! Tak, widzowie, muszą być dymy skręcone, nakręcone, record video. Czekajcie, oni na boku stanęli, dobra, to mogę ich wyprzedzić. Czasem głupieje, oni tak dziwnie niektórzy stają. No nic, to za nimi już nie pojadę. Ogrzejemy sami. Ogrzejemy sami, widzowie, co się będziemy.
sypać. To też nie jest tak, że jemy, bo jak ktoś by mi tu stał za zakrętem, by mnie wyhamował, więc może ja nie będę tak grzać. Nie? Tak mi się właśnie wydaje, że takie grzanie na maksa to też nie jest, wiecie, bo to będzie przydzwoniłem. A nie chcemy przydzwonić, widzowie, nie chcemy, bo byśmy mogli czasem bana dostać, jakbyśmy komuś pensję wjechali. Tu jest ta słynna stacja benzynowa, okej. Okay. Mi się trochę, wiecie, to też i lokalizacyjnie myli, tak jak widzieliście z tym przejazdem kolejowym, bo teraz jadę chyba do drugiej strony. Tak, jadę teraz zupełnie w drugą stronę i dlatego mi się to pomyliło. No nie, nie mów, że ty wjedziesz we mnie zaraz, gościu, tą lokomotywą. Ja chcę do końca dojechać. Ludzie, dajcie mi żyć. Aha. Ja chcę dojechać żywo do celu. A ten co? Co za baran? No normalnie macie tu, widzowie, słuchajcie, Saigon, nie? Saigon na drodze, no bo inaczej się tego nazwać nie da. Nie wyobrażam też sobie, słuchajcie, jechać tutaj z jakimś ciężkim ładunkiem, nie? Bo gdybym naprawdę wiózł jakiś ciężki ładunek, dobra, jedź gościu. Jedź. Gdybym wiózł jakiś ciężki ładunek, to mógłby być problem, nie? Z ruszaniem. Dobra, ale no nie, nie będę tak wszystkim hamował, ludzie. Jednego puściłem, bo widziałem, że mu się spieszy. Bo wiecie, z ciężkim ładunkiem no siłą rzeczy, tak? Jak macie górki czy coś, no to auto wam się wolniej zbiera. Niektórzy są poganiacze, to by tam ich szlak trafiał. Chociaż z drugiej strony, a wiecie co, bo w ogóle, ale to wam powiem też w odcinku, jak będę wam auta prezentował. Nie wiem, czy czasem tutaj nie jest do Volvo silnik zbagowany. Bo wymieniłem sobie silnik na 750 koni, już na ten na 100% najmocniejszy. I nagle jakaś dziwna rzecz mnie w trasie spotkała, że po prostu mi się w 100% auto uszkodziło. Tak, chyba że tam był bug jakiś po prostu na mapie. Też jest takie prawdopodobieństwo. Więc jeszcze sobie go wymienię i sprawdzę, no ale tutaj nie chciałem ryzykować, bo wiecie. Tutaj nie chciałem ryzykować. Dobra, dojechałem do celu chyba. Nie wiem, gdzie ja tam sobie ten cel wyznaczyłem. Chyba w jakimś porcie to było. Więc już myślę, że drogi powrotnej tędy robić nie będę, bo ten odcinek bez półtorej godziny trwał bez sensu zupełnie. Jery. Z półtorej godziny by trwał zupełnie bez sensu. Co te chłopy robią, nie? A ten, no co ci to dało, że wyprzedziłeś? No i co? I co ci to dało? Jedno auto wyprzedziłeś raptem. Skrętu w prawo, my tu jedziemy w prawo. No patrzcie, co oni robią, nie? Jeden, drugi, ja nie wiem, po co tak się spieszyć, słuchajcie, naprawdę o ten milimetr naprawdę nic nie da. Jedziesz sobie normalnie, no przecież... Jaki to jest saj? Jedziemy w prawo. Nie wiem, gdzie jadę, gdzie mnie Iwona prowadzi, ale jadę tak, jak mówi. I tam zakończymy odcinek, widzowie. Tam sobie odcinek zakończymy. Chyba już jestem blisko celu. O, ten jak wyleciał. Co on zrobił? Ja mnie to czasem zastanawia, czy ludzie, nie wiem, a może w poślizg padł. Kurde. Dobra, czekamy. Niech już sobie przejedzie. Dobra, musiał w poślizg gościu wpaść. Się o barierkę obił. Ja pierdziele, co niektórzy robią. Hajdzior? To chyba Polak, bo jot, no. Hajdzior. Pozdrawiamy kolegę Polaka. Nie gniewam się, że mi lekko przyłożyłeś. Musiałeś uciekać, wiadoma sprawa. Tu jest jakiś Saigon ludzki. Tu jest najwięcej kropek i dlatego też tak laguje. Zobaczcie, po tym Audi widać też. Ja nie wiem, gdzie ja mam jechać. Chyba prosto. Chyba prosto jadę. Bo ona mi na czerwono, ona wprost pokazuje.
tu zakończymy odcinek właśnie, widzę. Ale jeszcze jak będziecie chcieli, to z miłą chęcią jakiś kursik zrobię. No nocny kurs, jak widzicie, był o wiele trudniejszy dla mnie, ale dałem radę, czyli podniesienie poprzeczki. Nagrywam to w zasadzie teraz, mamy godzinę prawie 17 czasu polskiego, więc jest i tak 3,5 tysiąca graczy na serwerze, czyli jest dokładnie tyle samo graczy, ile było wczoraj. Więc to jakby nic, wiecie, się nie zmieniło. Ło! On tak stanął nagle. Dobra, wyprzedzimy kolegę. To już wiecie, w miejscu kulturalnym ten kurs zakończyć, żeby tak przy autostradzie nie parkować. A my chyba mamy tu wjechać na jakiegoś portu, bo to jest zakończenie, będzie w porcie. Także myślę, że całkiem niezłe. No dojechaliśmy, widzowie. A następnie zjedź w prawo. Dobra, w prawo. Daliśmy radę, widzowie. Jesteście ze mnie dumni. Niby nie mów hop, póki nie przeskoczysz, nie? No ale dojechaliśmy. Już raczej już nas nic przykrego nie powinno spotkać. Skręć w lewo. Oprócz tego, że deszcz pada. Oprócz tego, że deszcz pada. O, i tu sobie właśnie odkryjemy trochę mapy, bo tu... Tu chciałem właśnie specjalnie wjechać po to, żeby odkryć mapę. Skręć w lewo. Teraz Iwona mi mówi inaczej, bo Iwona mnie do Amsterdamu prowadzi, a ja natomiast... Nowej trasy. Ja natomiast chciałem tu sobie zrobić jakieś zaparkowanie i... w jakimś takim miejscu w miarę sensownym zaparkować i tutaj zakończyć odcinek. Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Będzie mi miło. Drogi widzu, wspaniały, cudowny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. O, odkryliśmy tu jakiś port, spoko. Bo zawsze to daje zasięgi, jest mi miło i też motywuje mnie, jak coś tam piszecie w komentarzach. Ja czytam wasze komentarze często, no w odpowiedzi na wasze komentarze nagrywam jakiś potencjalny odcinek. I ten odcinek również też jest odpowiedzią na wasze komentarze. Dobra, muszę gdzieś tutaj się ładnie zaparkować. Może tu znajdziemy miejsce na poboczu. Bardziej, że i tak wychodzę z gry, więc mogę gdzieś tu sobie zaparkować. Ale żeby bana za taką pierdołę nie dostać, widzowie, to już wolę, wiecie, ten kawałek podjechać. Tu jest chyba wjazd. O, tu sobie wjadę, słuchajcie. Nie, tu sobie nie wjadę, tu sobie mogę wjechać. Tu też sobie nie mogę wjechać. Kurde, nie mam gdzie wjechać, nie? Dobra, tu wjeżdżam. Nie, tu nie wjadę też. Trochę się zgapiłem. Jeżdżę w kółko jak taki... Nie powiem co. Dobra, tu w trawę wjeżdżam i sru. W trawę wolno, widzowie. W trawę wolno, pod bluzką sobie staniemy. O. I tu sobie ładnie zaparkujemy. Elegancko. Nikomu nie przeszkadzamy. Dobra, także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!